Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Ilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gry Stalker Cień Czarnobyla. Moi drodzy widzowie, ostatni raz byliśmy gdzieś tam, zrobiłem sobie tutaj save'a, wczytałem, ostatecznie te drzwi się jakoś zamknęły, tak więc, no, nie wiem. Jesteśmy w takim dziwnym pomieszczeniu, w którym wszystkie drzwi są zamknięte, tutaj dalej przejść nie mogę. Mam jeden trik właśnie z Gaussem, ale o tym za chwilę. Tak więc, moi drodzy widzowie, znajdujemy się właśnie w tym pomieszczeniu z jakimiś niebieskimi, dziwnymi, nie wiadomo czym świecącymi, jakimś dziwnym hologramem na środku. I według mnie jest to jeden z ostatnich odcinków, jeśli nie ostatni odcinek właśnie Telkera ze w Prypeci. Zanim coś tutaj zrobimy, bo wiem, że to coś trzeba po najczęściej świecie zniszczyć, pokażę wam pewien trik. Mam tutaj właśnie drzwi, mamy tutaj broń Gaussa. Słabo widzicie, bo jest strasznie ciemno, a Noctowizor tak wali po oczach, że można się oślepić. Można stanąć właśnie takim oto bokiem, nawet jeśli drzwi są zamknięte, tak jak te. Stajemy sobie bokiem, celujemy mniej więcej tu. Klikamy G i... O, no dobra, teraz nie wyszło. W każdym razie... O, proszę bardzo, udało się. I nasze drzwi się otworzyły magicznym sposobem. Ta-da! Bierzemy sobie naszego Gaussa z powrotem i idziemy. Te drzwi oczywiście są zamknięte, więc wrócimy tylko i wyłącznie na save, ale taki oto sposób znajdujemy się za dosyć typowymi, nietypowymi drzwiami, w którym powiem szczerze, nie wiem co będzie, bo nie wchodziłem tutaj. Po prostu testowałem ten sposób z Gaussem i się okazało, że działa. Teoretycznie jesteśmy gdzieś tutaj za tymi dziwnymi tunelami, tu mam jakiś zwalony tunel i jedyne sensowne wejście jest tam. No to idziemy na górę. Zobaczymy, co tutaj nas czeka, a za chwilę sobie wrócimy tam i... O, dobra, coś się odbyło. Niech będzie. Dobra. I zobaczymy, co będzie, kiedy zniszczymy te wszystkie niebieskie coś. Bo ja tutaj nic nie przechodziłem, nic nie robiłem, wszystko gramy na żywca, więc żeby było po prostu realistycznie i lepiej. Dzięki wam bardzo za oglądanie, za łapki, za motywowanie, za wszelkie komenty, podpowiedzi. To strasznie motywuje od łapek po komenty, że wiem, że oglądacie, wiem, że fajnie komentujecie, że pomagacie, to wszystko tak. Więc dzięki wam bardzo za to. My tymczasem już nam się synchronizuje cały klient. Jedziemy sobie dalej. No dawaj, 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 dawaj. Synchronizuj się szybciej, panie, kochany. No. Ja już się szybciej bym synchronizował z nieznaną kobietą niż ta głupia gra. Dobra, panie kochany. No, oj, okej. I... Gdzie mnie? Elektrownia? Co to? Wyszliśmy, moi drodzy widzowie. Właśnie wyszliśmy z elektrowni całej. I powiem wam szczerze, że nie wiem, co mam robić, bo... What the fuck? Anomalie na pewno nie są najlepszymi rzeczami na świecie do zwiedzania. Ale wiecie, ja tak troszeczkę tak sfejkowałem to wyjście, tak więc teoretycznie jesteśmy za samą grą i... Okej. Tutaj mamy i nasz sarkofag. Właśnie. O, kochanie, panie, co? O, kurde, co tutaj tyle tych kółek? O, cholercie, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Serio, czy on przeżył właśnie dwa strzały z niebieskiego... What the fuck? Jakim cudem on przeżył dwa strzały z Gaussa? Wow, ale to musi być kogoś jakiś mocny. Idę zobaczyć, czy ma jakieś fajne luty. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie ty jesteś, numer jeden? Tu jesteś. Gdzie ty? No taki shit, to zwykły monolit, moi drodzy, to nic ciekawego. Dobra, tylko pytanie jest w ogóle tak, gdzie mnie tak całkowicie wydupczyło, bo teoretycznie to tak na trochę na takim haku, na triku my przeszli, na glitchu w błędzie gry tak naprawdę. Więc tak naprawdę w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Tutaj mam jakąś drabinkę. Chyba możemy wyjść do góry. Ty głupie niebieskie... Ja pindole. Nie, nie da się wejść, nie da się wejść, szkoda. Szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Nie mogę biegać, bo jestem zbyt przeciążony przed tego Gaussa i ten pan też gubi. Jesteśmy w dosyć dziwnym miejscu, tutaj mamy jakieś niebieskie... Z dupy nie wiadomo w ogóle co. Powiem sobie szczerze, że to nie był najlepszy pomysł wychodzenie tutaj, zwłaszcza przy pomocy triku, bo gra pewnie nie ogarnęła, że jeszcze tej gry nie przeszedłem i chodzę nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Teoretycznie jesteśmy właśnie na całej tej elektrowni jądrowej gdzieś na zewnątrz, tutaj wszystko coś się robi bardziej szare. No nie wiem, o, panie kochan, dobra, ja stąd spadam, idę, dobra, nie musicie mi nawet ten... Powiem sobie szczerze, że tak naprawdę to ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem i... Może po prostu byśmy wrócili tam, gdzie byliśmy. Autosave, nie. Sterownia monolitu, tak, wczytaj, okej. Okay. Wczytujemy na się grę, tam gdzie byliśmy, zobaczymy, co się stanie, kiedy zniszczymy te pięć dziwnych niebieskich kręciołek. I zobaczymy, czy to jest właśnie ostatni odcinek, bo ja jestem święcie przekonany, że ostatni odcinek, koniec gry jest wtedy, kiedy spotkamy spełniaczy życzeń. Ja go ominąłem. Ponieważ miałem inną misję właśnie z zagadką monolitu, którą teraz robimy, którą teraz powinniśmy skoczyć, bo to właśnie tutaj mi pisze ostatnia rzecz, więc zobaczymy. A do spełniacza życzeń co nie będzie się jeszcze wróci, o ile się wróci.
Nie wiem, zobaczymy jak będzie. W każdym razie, moi drodzy, no już się nam tutaj klient synchronizuje, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Zobaczymy, czy to jest właśnie też zakończenie gry, czy ja w ogóle nie wiadomo gdzie z dupy poszedłem. Bo teoretycznie tutaj też doszedłem troszeczkę na takim glitchu, no ale jak widać jakaś tam misja jest. Potem tu był jakiś gdzieś dekoder, żeby to przejść przez takie dziwne drzwi, ale... Ale ja tam po prostu wszedłem tym moim trikiem, co nie? Dobra. To trzeba podobno zniszczyć, okej, okay, niszczy się, bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. I ja pindole, znowu anomalie z dupy, no. No więcej was matka nie miała, idźcie ode mnie. Zniszczmy to, zniszczmy to, zniszczmy to. Nie, idź stąd. Okej, okay, rozwaliłem, co teraz? Spadać. Spadać stąd, chyba, to pierdyknie. Kurde, zadanie nie powinno się spełniać, a tak, bo ja spełniałem rzeczy nie robiłem, robiłem tajemnicę monolitu. Okej, okay, jakiś czerwony ekran. Dobra, poczekajmy chwilę. Cześć ziomuś, jakiś... Widzę, że masz wiele pytań dla mnie, kim jesteście? Jestem rezultatem eksperymentu, robiłem super realistyczny jakiś dziwny hologram, ale to... Czym jest Zona? What you see is the result of ill-considered intervention in the Earth's noosphere. Attempts to affect the noosphere brought about a local crack. The zone is simply the visible manifestation of this crack. The underlying problem is far greater than you can imagine. Oni chcieli zrobić coś dziwnego. Zona to jest po prostu to, co magnifikuje tą dziwną rzecz stworzoną. Nie wiadomo tak naprawdę, co to jest. On strasznie ja naukowym językiem mówi. To jest tak, że angielski trzeba na tym poziomie kurde filologii angielskiej, a nie na moim. To się ze mną stało. Wiele ludzi próbowało się dostać tutaj, gdzie ja jestem. Ja jestem tym, któremu się udało. Niestety coś tam zrobiłem nie tak, ale mi się tutaj udało dojść. Dobra, bla, 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 bla. Nie, oni nic nie zrobili w wybuchu 1986 roku. To wtedy właśnie był wybuch w Czarnobylu, jakby coś wiedział, jakby coś nie wiedział. Oni tutaj robili różne testy i eksperymenty aż do tamtego roku. Aż do teraz właśnie, kiedy ja tutaj ich odzyskałem, zniszczyłem tak naprawdę tą dziwną tajemnicę. Nie wiadomo, co to było do końca. Tak naprawdę tutaj właśnie dowiadujemy się tak naprawdę z wszystkiego o monolicie. To jest dosyć ciekawe, bo to jest taki wątek dupny fabularny. Dobra, co to są trupiarki? Nie, trupiarki, ale... The transports we use to send our marked agents into the zone. They infiltrate the stalker community and carry out our orders without realizing it. Unfortunately, more than half of stalkers die during transportation. The zone is very unstable. You are one of our agents sent to kill Stalker. Nie wiem, czy do końca rozumiecie, mi tutaj brakuje tekstu. Ta muzyka jest strasznie głośna, że mnie uszy bolą. Co to oznacza tatuaż Stalker? Akronim. To jest po prostu człowiek, który ma jakąś daną misję w zonie. Stworzyli sieć stalkerów, jakiejś sieci. Sieci bez sensu. Sieć naukowców. Znaleźć sens zony, no dosyć ciekawe rzeczy powiem, przecież, bo to jest taka rzecz, o której na pewno my byśmy się nie dowiedzieli, a myślę, że nawet byśmy nie myśleli. Co dalej? Zona znikła, bo ja zniszczyłem ich jakąś tajemnicę, nie wiadomo o co chodzi. No dobra, 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 panie, ty jesteś cicho, bo nie uszy bolą tej muzyki. Gdyby nie ta muzyka, to bym to przetłumaczył, mam problemy, ale uszy mnie bolą. Ja pierdolę, ale to jest głośne. Ta muzyka jest głośniejsza niż on gada. Dobra, chcę dołączyć do projektu Świadome Rzeczy, nie zamierzam pomagać w tym oszustwie. W oszustwie, ja nie chcę magnifikować żony, ja nie chcę ten... Ale jednak chcę dołączyć do projektu. Ahoj. O, kaszczenka, tutaj to jest mistrzostwo, te kaszczenki w Stalkerze to jest... Jak na tamte lata... Puh, naprawdę gratulacje. Dobra. Zobaczymy, co nam ta kaszczenka pokaże. Dobra, jestem jakiś świadomy, nie wiadomo czym. Będę wam tłumaczył. Nie widziałem Strelocka długi czas. No,
No albo może być ginny, ale on myśli, że powinien być okej, okay, czyli ja powinien być okej. Okay. Może słodki piesio. Ale masz też strasznie dziwne takie roboczki akcent. W śmierci o nie. Dobra, no i co dalej? No to takie sensu nie miało. W takim razie wstajemy i idziemy kogoś rozdupczy! What? Koniec. Wow. Moi drodzy, no ja się na pewno nie spodziewałem takiego zakończenia. Ale fajnie walnęło, myślałem, że jakiś dubstep będzie. Nie to najdziwniejsze zakończenie, szczerze mówiąc, jakie kiedykolwiek mogłem się spodziewać. To jest najbardziej kontrowersyjne zakończenie, które no, tak naprawdę mało co mówi. Tyle fabuły, co dowiedziałem się od tego dziwnego, nie wiadomo kogo, że pamiętam nawet kim on był, jakimś dziwnym rezultatem zestawu i eksperymentów. To jest fajna fabuła, to jest fabuła, o której dowiedzieliśmy się teraz, która nam się przyda w przyszłości, w innych, następnych częściach Stalkera, w której będziemy grać. Tak, no moi drodzy, dosyć ciekawe, dziwne zakończenie, które nie ma sensu. Nie ma sensu. Z dupy człowiek, którego nie znam, albo ja już go nie pamiętam, bo ja naprawdę nie pamiętam początku Stalkera, ja kilka miesięcy temu za niego zacząłem grać. No nie wiem, moi drodzy, sami o czym ty, to dziwne zakończenie. Ja jeszcze wrócimy teraz do spełniacza życzeń, bo ja go ominąłem całkowicie, ja go nie robiłem. Bo ja wiedziałem, że to już jest koniec gry, ale ja też wiedziałem, że można jeszcze dalej gdzieś iść do Stalkera, tak to co ja widzieliście. No dobra, moi drodzy, no nic, no klikamy escape i... Koniec. Koniec gry. No dobra, moi drodzy, tak więc ja w tym razie wczytuję, bo ja gdzieś mam zapis przed spełniaczem życia, tak więc zobaczymy, co tam nas czeka, wczytujemy, idziemy do spełniacza i zobaczymy, co tam będzie, tak więc pauza. Dobra, moi drodzy, jesteśmy właśnie tutaj, gdzie mamy być, bo myślę, że jeszcze nigdy w życiu mnie aż tak, kurde, nie ścinał Stalker, nie wiedzieć w ogóle dlaczego. Dobra, idziemy sobie tutaj do spełniacza życia, ja go ominąłem, ten dźwięk, który słyszycie, to wy mi sami powiedzieliście nawet, co... Słyszycie? Idź ko mnie. Sam powiedzieliście mi do końca, co on oznacza. I ja po prostu wiedziałem już wtedy, że to jest spełnione życzenie. Nie chciałem wam jako tak spoilerować. Tak, no to nie wiem, dlaczego mi tak ścina. Po prostu przeszedłem sobie do następnej rzeczy i nagle mi to ścina. Nie wiem, czy mam dojść tu, czy tu. Tam chyba trzeba jakoś dojść, co nie? Dobra, idziemy tam i zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, czy to. Nie wiem, co to ma być. Okej, coś mnie teleportowało. Chyba musimy jakoś inaczej dojść. Nie wiem, co jest z tym ścinaniem, szczerze mówiąc. Jezu, nie, dobra, czekajcie, pauza. Ja muszę jakoś to ścinanie naprawić, coś muszę wyłączyć na tym kompie. I już za chwilę wracamy. Dobra, moi drodzy, wracamy. Zobaczymy teraz, jak to będzie wszystko. Idziemy tutaj byliśmy już ostatnim razem. Okej, okay, już fajnie, nie ścina, jest okej. Okay. Okej, okay, musimy chyba iść na jakieś ma... O kurde. Musimy chyba iść gdzieś tam. Dobra, panie, spełniać życzeń mnie tutaj, prawda, wiecie. Wzywa. Ja tutaj muszę iść, jak widać, chyba tędy. Tutaj mi się chociaż wydaje... O, cholera, prawie że spadł. O! Dobra, udało mi się doskoczyć. I musimy iść gdzieś dalej. Jakoś tam, tak do okółka chyba. Okej, dobra, już mnie skończ wołać, proszę. Zobaczymy, co tu będzie. Tutaj widać, że może jakieś papki będą, nie wiadomo co w ogóle. Ja stąd uciekam, z tym nożem się chyba szybciej biega. Nie wiem, tak się wydaje. Za dużo wczesno grałeś, Stilgar. Tak, tak, niech wam będzie. Ja muszę chyba tam na górę dojść. Nie, no nie róbcie sobie... Już jestem wyczerpany. Przyszło время. Ja widzę twoje żelanie. Patrzcie, jak to wygląda tutaj, to nie? Dobra, moi drodzy, musimy iść chyba gdzieś tam na górę. Tutaj nic nie ma. Tak, dobra, wracamy, idziemy gdzieś tam na górę. I już za chwilę myślę, że będziemy właśnie przy tam, gdzie chcielibyśmy być. Czyli właśnie tam. No dobra, ten. Czyli właśnie obok spełniacza życzeń. Wynagrodzony będzie tylko jeden. Tak, tak, wołaj mnie bardziej. Tak, do ciebie przyjdę, spokojnie. Zobaczymy, jakie będziemy mieć zakończenie. Tamto zakończenie z tym było z dupy dosłownie. Nie wiem dalej o co w tym zakończeniu chodziło. Nie wiem, dlaczego nie mogę biegać. Może ledwo 220 kilo mam na sobie rzeczy, no nie przesadzajcie. Prawdziwy Stalker to z pół tony weźmie. Przy okazji jestem Ukraińcem prawie to samo, co Ruskiem, więc wiecie, no. No dobra, w tym przypadku, w dzisiejszych czasach to mogą dziwnie zabrzmieć. Okej, okay, gdzie ja mam iść? Tam, o, dobra, moi drodzy, już tam prawie jestem... No jaja se robią, jaja se robią. Nie mówcie mi tylko, że ja spadłem, wszystko da wam przerobić. Nie, dzięki Bogu. Dobra.
Ale to świeci! Twoja cel. A ja się dziwię, że mi ścina! Idi. Dobra. Cześć! Spełniać życzeń. Idę do ciebie. Nie musisz mnie wołać, sam do ciebie przyjdę. No nie mówcie mi, że trzeba było gdzieś wyżej skoczyć. Pomyśl życzenie F! O kurde, kochany, ale mnie... Dobra, kliknąłem F. Zobaczmy, co będzie. Co to będzie? Dobra, kaczczenka, bardzo fajnie. Chcę być bogaty. Fajne życzenie, chcę być bogaty. Fajnie, śrubki tu się jakieś rozdupczają. Ja mam bardzo dużo ruskich kasy, bo tutaj to bycie kasy to jest żaden problem. Zbierasz artefakty i jesteś bogaty. Pum. Ale jestem bogaty, mam jedną śrubkę, no super. Wow. No i takie bogactwo to ja kumam. Nie, czekajcie, to tylko mi się tak wydaje, co nie? Głupia postać, ty mogłeś powiedzieć, że chcesz być, nie wiem, kurde, chcesz mieć małą dziochę, a nie chcesz być bogaty. Coś na ciebie spada i to nie jest złoto. I umrzyłeś. Nie, nie umrzę. Stalkera nie ogarnie... Dobra, umarłem jednak. Chcę być bogaty. I mnie zasypało pod gruzami. Nie, no, no to, że ja nie robiłem kilku misji pobocznych... Ja nie chciałem mieć takiego zakończenia. No i to zakończenie ma sens! A się popłakałem, a się wdruszyłem, bo umarłem. Umarłem. Dobra, moi drodzy, zobaczyliśmy dwa moje zakończenia. Jestem bogaty, no, chciałem być bogaty, jak sam widzicie. Nie zawsze warto być bogatym. Nieraz warto robić po prostu coś innego. Na pewno warto robić w Stalkerze zadania poboczne, jeśli chcecie mieć dobre zakończenie. I najlepiej róbcie tym, jeśli po prostu dobrze. Moi drodzy widzowie, widzieliście wszystkie zakończenia, które ja mogłem mieć. Są jeszcze inne oczywiście, tam tutaj jest wszystkie zakończenia Stalkera Cienia Czarnobyla, ja swego czasu oglądałem, a swego czasu również grałem. Zakończenie jako tako znam Cienia Czarnobyla. Moi drodzy widzowie, no ja mam nadzieję, że to jak najbardziej wam się podoba, że cała seria wam jak najbardziej wam się podobała. Jak mówiłem, wrócimy do Stalkera, wrócimy na całkiem innej bazie, a nie będę wam jeszcze tutaj całkowicie inaczej będziemy nagrywać. Całkowicie inaczej, ale nie będę wam tutaj jeszcze spoilerował. Mam nadzieję, że wszystko wam jak najbardziej się podobało. Życzę wam miłego dnia, dawać łapki tutaj. Trzymajcie się i do zobaczenia już w następnej serii. Cześć!